Zakochany cały czas. Proszę Państwa, dlaczego dystans 1963 metry właśnie na promenadzie? Bo na promenadzie po raz pierwszy zostanie rozegrany w województwie lubelskim 18 lat po wojnie, czyli 21 października 1963 roku. I właśnie ta symboliczna data stała się okazją do złożenia hołdu i pamięci ostatniemu z żołnierzy wyklętych, a zarazem inspiracją do... I będzie kategoria kobiet, drugi, czyli jest to pierwszy bieg o godzinie 11, drugi bieg w kategorii mężczyzn, 11.30. ...ufundowanej przez dowódcę 8 Flotylii Obrony Wybrzeża, pana komandora Krzysztofa. Każdy z uczestników dzisiejszego biegu, tak jak wcześniej żeśmy to planowali, otrzyma symboliczną koszulkę z wizerunkiem żołnierzy wyklętych. I ta koszulka, z tą koszulką, drodzy Państwo, pobiegniecie właśnie na dystansie 1963 metrów. Macie różne wizerunki żołnierzy wyklętych, bohaterów, żołnierzy. Cieszymy się bardzo, że jest młodzież. Zresztą panie są zawsze młodzieżą, zawsze są piękne. I myślę, że w dniu dzisiejszym z tym dystansem sobie doskonale poradzą. Tak jak wcześniej powiedziałem, tu nie chodzi o zwycięzców, także rywalizować w sposób ostrożny i bezpieczny. Wszyscy na pewno dobiegną na metę cali, zdrowi i szczęśliwi. Tu chodzi o symbol. I panie już pobiegły, za moment przybiegną, brawami zostały nagrodzone. Prosimy tutaj o miejsce dla pani, które będą wracały, żeby wszystko bezpiecznie się odbyło. Natomiast panowie, zapraszam serdecznie. Jedna pani, dla pani pięknie pokonała ten dystans, nie wiem z jakim czasem. Ma się kilka pań, także kibicujmy naszym paniom podczas dzisiejszych zmagań sportowych. Na tym jeszcze nie na trasie. O, tutaj rywalizują. Ostrożnie, ostrożnie z tą rywalizacją. Jeszcze. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Mniej więcej ta sama ilość panów, co pań. Prosimy o zachowanie ostrożności, bezpieczeństwa podczas biegu. Tak jak powiedziałem, w przypadku pań, tak i w przypadku panów mówię, wszyscy są zwycięzcami dzisiaj. Jeden, start! I poszli panowie, chyba większa zdecydowanie grupa, pan chociaż nieznacznie, Nie wiem, jak tam biuro organizacyjne PIN-u mamy oficjalnie. Wielkie brawa. I od razu wręczony medal od dowódcy flotylii. To wielki zaszczyt. Musi być nagrodzony i drugiego zawodnika już mamy. Wielkie brawa również dla niego. I trzeciego również mamy prawie na mecie. Wielkie brawa dla panów. Wielkie. To chyba reprezentant naszej flotylii, o ile się nie ma.